Jemy w kultowej restauracji Blondie. Zobaczymy, co tam podają. Co jemy? Hamburgera and one corn dog. One what? Corn dog. Curly fries? Curly fries? Uh-huh. Yeah, one. And corn dog. Corn dog? Yeah, also one. Co my tu mamy? Corn dog, curly fries, green chili, cheeseburger. A to też jest green chili, taki sam. Takie są karnety, kosztują $80, ważne przez cały rok i można wjechać na nie całym samochodem i 4 osobami, które są rodziną. Te karnety nazywają się American Beauty. Hello there. Hello. Hi. Let's get your reservation first. No, we have no reservation. You need one to enter the park. This is how you get it. Okay. So go back to the entrance area and you can see on your phone if there are any available for right now. Otherwise, you may have to get one for later in the day. Come back at that time. Okay. Okay. Thank you. Just turn around at the roundabout, please. Okay. Arches National Park. Trzeba wykonać rezerwację przez internet. I to kosztuje $2. Są okna wjazdowe, godzinne. Należy zaznaczyć tam taką opcję, no i przedstawić to w budce wjazdowej. Teraz zobaczymy, czy się uda. Wjeżdżamy powtórnie. You have already reservation? Nice, there we go. And then your park pass, ID. Thank you. That's good. There you are. Thank you. Welcome to Arches National Thank Park. You. Jesteśmy teraz na pierwszym punkcie widokowym. Zobaczcie, jak tutaj jest przestrzennie. Tu są takie iglice pionowe. A dalej będą też łuki. Oleg wyczytał, że prawie 2 miliony osób odwiedza ten park rocznie. I ta rezerwacja została wprowadzona niedawno, dlatego że było tutaj bardzo dużo osób i był problem z parkowaniem samochodów. A widać od razu, jak zwiedzają Amerykanie. Po prostu przez szyby samochodu, czyli drive-thru. Tak ten park też można zwiedzać. Wszystko widać z samochodu. Po co wychodzić na taki upał? Jest ponad 30 stopni. Prawie 90 stopni Fahrenheita. Obchodzimy teraz taki balansujący kamień. Widać, że tam jest taki fragment, którym podpiera głaz. Wygląda to jakby to był beton. Jesteśmy przy podwójnych łukach. Bardzo fajny kontrast nieba i takich czerwonych skał. Ekstra. Obszar, który jest jaśniejszy, jest zdecydowanie chłodniejszy niż czarne krawędzie skały wytłuszczone przez ludzi. Czuć różnicę. Aha, zdecydowanie. Jak się czujesz w cieniu?
Super się czuję. Fajny cień. Gorąco. O, strasznie gorąco. Chce się pić. Przepisy mówią, że do zwiedzania tego parku należy mieć 1,5 galona wody, czyli ponad 3 litry na osobę, żeby przeżyć. A ja nie wziąłem ze sobą wody i już przełykam ślinę. Jestem teraz w najdalszej części tego parku. Jest taki trochę dłuższy szlak, ale w cieniu, o dziwo. Całkiem przyjemnie się tutaj idzie w cieniu, bo jest przewiew. Jeszcze kawałek sobie pójdę. Jeżeli zastanawiacie się, czy wybrać się na sam koniec parku, musicie mieć wątpliwości, warto tu przyjść. Tym bardziej, że jest trochę cienia, więc można sobie tutaj w cieniu odpocząć. I więcej zielonych drzew, jak widać. Tym razem mamy trochę droższy motel. Kosztuje $100. I jak zwykle są takie dwa podwójne łóżka, ale jest więcej udogodnień, na przykład kominek elektryczny. Zapaliłem. Tak będzie nam ciepło. Chociaż i tak za oknem jest pewnie 25 stopni. W nocy, jutro ma być 38. Często spotykanym rozwiązaniem jest umywalka poza łazienką. No, jest to takie dobre i złe. Tak, bo ktoś chce sobie tylko umyć zęby, to nie musi zajmować łazienki. No, ale ona to jest tak po prostu na vis-a-vis łóżka. Widać wszystko. Czwarty park, który zwiedzamy, to Bryce Canyon National Park. Idziemy teraz w dół szlakiem. Nie ma tu za dużo turystów. No i dobrze. Chociaż jest wcześniej rano, 9 godzina. Taki jak dosłownie z bajki. Te strome, skaliste iglice nazywane są tutaj hudus. No to jest efekt wietrzenia skał. Jak widać, że tutaj też są duże opady deszczu, bo to jest takie wyschnięte łożysko wód opadowych. Spotykamy na szlaku turystów. Widać, że to są emeryci. Hello. Hi. Przyjechali tutaj sobie na wycieczkę. Bardzo fajna forma spędzania czasu na emeryturze. Zwiedzanie parków narodowych. Polecam. Sam będę tak robił. Tak, jesteśmy przy Tower Bridge. Bardzo malownicze miejsce. Oj, nawet tutaj jest woda. Czyli w tym miejscu można sobie napełnić wodą butelki. I będziemy dalej szli teraz szlakiem w górę. Zrobimy takie kółeczko. Także bardzo polecam ten szlak. Nie tylko chodzić granią, ale zejść też w dół w dolinę. Trafiliśmy na zagrodę z bizonami. Chyba im tu jest gorąco. Takie futro mają. Leżą po prostu i odpoczywają. Niczym się nie przejmują. Nie ma tutaj Indian, którzy by na nie polowali, więc są spokojne i zrównoważone. Można poczochrać bizona, ale ma futro. Chłopaku. Piąty park, który odwiedzamy, to Zion National Park. I tu przez środek biegnie droga i wiele osób jedzie po prostu, podziwiając widoki na prawo i lewo.
Gorąco. O, na tym szlaku są takie barierki. I są też pomosty. Przyszliśmy na taki punkt widokowy, z którego widać cały kanion i drogę w środku parku. No to jest więcej turystów. Watch out, watch out. O, tu się wystarczy poślizgnąć i po prostu kaplica. No i jesteśmy w Las Vegas wieczorową porą. Dużo tu się dzieje. Narodowego trafiliśmy do źródeł konsumpcjonizmu. Skrajnie tutaj jest, po prostu skrajnie, zobaczcie. Po prostu neony, ludzie, samoloty, helikoptery. To jest hot dog. Corn dog. To jest corn dog. Zostawić. A ty nagrywasz? No. To się nie pokazuje. No dlatego, żeby nie widzieli, że nagrywam.